Jak rozróżnić zachcianki od ekscytacji? Kochani, mi się w ogóle wydaje, że i to też chyba wynika z ograniczenia języka polskiego. Dlatego, że to słowo przyjemność my trochę może źle interpretujemy. W języku angielskim istnieją dwa słowa, które tłumaczymy na przyjemność. Jedno jest enjoy, tak w sensie bardziej raduj się, tak naprawdę nawet nie raduj. Ja bym tak naprawdę przetłumaczył to kręci. Jak coś cię kręci, to cię kręci, tak? To naprawdę cię kręci. A drugie słowo to jest pleasure i pleasure, taka przyjemność, ale takie pleasure w sensie przyjemność jako pleasure, to jest taka naprawdę taka, to są przyjemności bardziej ciała. Czyli żeby przyjemność tak naprawdę jest w danej chwili, w danym momencie. Jak ja na przykład jem, nie wiem, lody, to ja mam z tego przyjemność. Mam nadzieję, że się do nich nie zmuszam, tak? Jak ja, nie wiem, idę pobiec, to mam z tego przyjemność. I to dla mnie nie jest problem i to też w ogóle nie jest dla mnie temat, bo się tym tematem nie zajmuję. W sensie, jak coś daje ci przyjemność, to rób. To podnosi twoją wibrację. Ekscytacja jest całkiem innym mechanizmem. Ekscytacja nie ma żadnego związku z przyjemnością. W tym sensie, że nas mogą ekscytować nawet nieprzyjemne rzeczy. W tym sensie, jak mnie na przykład jakiś temat ekscytuje, na przykład weźmy ten temat, panią ekscytuje, Iwona ekscytuje bycie nauczycielką biologii. I w całym tym procesie stawania się nauczycielką biologii, pewnie jakieś kwalifikacje, pewnie jakieś coś, jest jakiś trud, w cudzysłowie, bo trud to też nie wysiłek, który trzeba włożyć w tamtą ekscytację, ale to nie jest nieprzyjemne, bo tak naprawdę im więcej trudu, tym satysfakcji, że człowiek coś osiągnął. Więc ekscytacja tak naprawdę nie jest związana z przyjemnością. Mnie ekscytuje w tej chwili, nie wiem, ta podróż, tak, którą sobie sam w głowie planuję, chociaż sobie nie planuję, bo tak sobie bardzo, bardzo, bardzo spontanicznie tej podróży, ale są oczywiście elementy, które nie są fajne. Nikt, nie wiem, może ludzie lubią, też nie mówię, że nikt, bo każdy jest inny, ale na przykład, nie wiem, siedzenie w metalowej rynnie przez 12 godzin, ten lot tam, nie jest moją przyjemnością, tak? Natomiast nie ma żadnego znaczenia, bo jak ciebie ekscytuje projekt, jak ciebie ekscytuje pomysł, to te wszystkie malutkie rzeczy, które nie są twoją preferencją, nie są problemem. Ty je doświadczasz, ty je przed nią przechodzisz i nie robisz z nich problemu. Więc żeby przyjemność tak naprawdę jest w danej chwili, ekscytacja jest związana z... No właśnie, jak to będzie ekscytacja? Ona zawsze jest w przyszłości, bo jak jesteśmy w tej chwili, to odczuwamy, to się radujemy, mamy przyjemność, ale ekscytacja zawsze jest z tego, co widzimy na horyzoncie. A co na tym horyzoncie widzimy, to znowu zależy tylko i wyłącznie od nas, bo to my sobie ten horyzont tam meblujemy w jakiś sposób. Więc żeby nie mylić ekscytacji z przyjemnością, bo ten hedonizm nie ma żadnego związku z ekscytacją. Hedonizm, te uciechy w ciele, nie wiem, seks, alkohol, narkotyki i nie wiem, i rock and roll, to nie ma żadnego związku z ekscytacją, chyba, że ciebie to ekscytuje. Dlatego tutaj naprawdę ja bym tak naprawdę nie spędził zbyt dużo czasu na rozkminianie tematów, które w ogóle nie są moje. Bo jak ty nie jesteś tą hedonistką, w tym sensie, że jak ty nie masz jakichś takich potrzeb, takich pociągów, to jest bardzo teoretyczny problem, którego być może nigdy nie będziesz mogła zrozumieć, bo to nie jest twój dylemat, to nie jest twój problem. My naprawdę nie możemy wejść w buty żadnej innej osoby i powiedzieć, co ona czuje, co ona myśli. Możemy tylko założyć, możemy w rozmowie gdzieś tam zgłębić, a tylko ta osoba może zgłębić. Więc rozmowa o sobie, bez tej osoby jest zawsze absolutnie jałowa i bez sensu, bo my po prostu dużo, dużo zakładamy. Więc ja bym naprawdę ten temat hedonizmu sobie odpuścił, bo on naprawdę nie ma żadnego przełożenia na twoje życie. Prawdziwym pytaniem jest, czy ty, Sylwio, żyjesz swoją ekscytacją? Czy ty idziesz swoją ścieżką radości i spełnienia? Bo to jest najważniejsze. Gdzieś jakieś tam osoby oddają się hedonizmowi, to jest ich sprawa, to jest ich życie. W książce będzie rozdział o tym, żyj i pozwól żyć. Bo jak nikt tak naprawdę nie może tobie, nie może tak naprawdę włożyć kija w twoje szprychy, jak nikt tak naprawdę nie może wpłynąć na to, jak ty żyjesz, tak w drugą stronę, więc problemy innych osób nie są naszymi problemami, żeby było jasne. Miałem jakiś taki pomysł, żeby zrobić taką koszulkę,
taką koszulkę, taką, to nie jest mój problem, to nie jest mój problem, bo naprawdę często dźwigamy na swoich barkach tematy, problemy, które w ogóle nie są nasze.